Dzień dobry Państwu, witam Państwa na portalu poznajfakty.pl. Dzisiaj jesteśmy w mobilnym punkcie porad prawnych w Gdańsku i jedna z odwiedzających nas pani miała pytanie dotyczące tego, co zrobić, kiedy pobiera stałą rentę inwalidzką, a chce się przenieść na stałe do rodziny w Niemczech. Wszelkie informacje dotyczące takiej sytuacji odnajdziemy na stronach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bardzo dobrze jest to tam wyjaśnione. Jeżeli otrzymujemy jakieś świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce i chcemy się przenieść za granicą, no to jak najbardziej podczas takiego zamieszkania możemy niejako przenieść to świadczenie, tak? Jeżeli jest to państwo Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu i państwo, z którym Polska jest związana umową międzynarodową w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, może świadczenie być przekazywane do tych państw i będzie wypłacane bezpośrednio na rachunek, który pani posiada w banku, na przykład w tym kraju. Może być też przekazywane na rachunek posiadany przez panią w Polsce, do którego może pani realizować dostęp na terenie tego kraju, w którym będzie pani mieszkać. W państwie, w którym pani mieszka, prawo do otrzymania emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje, jeżeli mieszka pani za granicą w chwili uzyskania prawa do świadczenia lub dopiero po przyznaniu świadczenia wyjechała pani z Polski na stałe do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, EFTA lub innego państwa, z którym Polska ma podpisaną umowę. I za granicę ZUS może przekazywać emerytury, w tym emerytury pomostowe, renty rodzinne, renty z tytułu niezdolności do pracy, czyli w pani przypadku, oraz świadczenia przedemerytalne, w tym również zasiłki przedemerytalne oraz nauczycielskie, świadczenia kompensacyjne, a także świadczenia kombatanckie. Adres, gdzie jest więcej informacji na stronie ZUS, to www.zus.pl/świadczenia/emerytury i renty dla osób pracujących zamieszkałych za granicą i tam pani znajdzie informacje dotyczące wypłaty i transferu świadczeń dla osób zamieszkałych za granicą. Jeżeli miały pani problem ze znalezieniem tejże strony, no to na stronie ZUS jest także wyszukiwarka. Wystarczy wpisać emerytury i renty dla osób pracujących i zamieszkałych za granicą. Jeżeli by pani jeszcze miała jakieś pytania, to zachęcam do przesłania ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontakt@poznajfakty.pl. A z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.